Czerń rozpoczyna każdy dobry tygodnik. Zaczynamy. Witam was wszystkich w Gwiezdnym Tygodniku, czyli programie, w którym tym razem ogolony prowadzący powie wam, co w galaktyce piszczy. A wy skarbeńki, co tak siedzicie samotnie we dwoje i oglądacie Gwiezdny Tygodnik, co? Wujek Maciek już wie, co wam tam po główkach chodzi. Może ułatwię wam robotę, jeszcze mi za to podziękujecie, wy moje zajączki. Muzyka. Ulice zakorkowane, bo Smoleńsk, więc zaorane. Tak więc, co ma zrobić przeciętny, znudzony widz? Włączyć Gwiezdny Tygodnik i hyc. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to polecam zasubskrybować ten kanał. Ej, jak coś, to zawsze możecie wcisnąć unsuba. Jak również polecam wam zajrzeć na portal StarWars.pl. I możecie powiedzieć, że to była reklama. Możecie tak powiedzieć. I w sumie macie rację. Ale dobra, mniejsza. Power, energia, czas na newsy w tym odcinku. Leia wiecznie żywa, czyli przecieki z 9 epizodu. Czy oficjalna nazwa planety Kasyna to nowy poprima aprilisowy żart Disneya? Oraz hype na trailer Battlefronta 2. To wszystko i wiele więcej już za chwilę. Zapraszam. Zacznijmy chronologicznie. Na początek szybki news. Otóż Przebudzenie Mocy oraz parę filmów Marvela i parę filmów Disneya i Pixara właśnie trafiło na Netflix. Założę się i tak pewnie, że nie będą na stałe, bo nie da się ich pobrać. Ale Gwiezdnych Wojen i Avengers nigdy nie jest za dużo, czyż nie? Tak przy okazji miałem szansę, by wreszcie zobaczyć film Inside Out. I był... dobry. O Jezu, dajcie spokój, kuźwa, nie można mieć własnego zdania? Dobra, jedziemy dalej. Newsów z Rogue One ciąg dalszy. Dzieło zgarnia nominacje z każdych możliwych nagród, więc tym razem czas na MTV Movie and TV Awards. Film zgarnął dwie nominacje. Felicity Jones dla najlepszej bohaterki oraz druga nominacja za najlepszy film. Jest również taka połowiczna nominacja dla Riza Ahmeda w kategorii Next Generation. Cokolwiek to znaczy. Ale hej, to są nagrody w stylu Kids Choice Awards. Oni mogą wymyślać jakiekolwiek nazwy, ważne by wpadały w ucho. Tak więc zarząd StarWars.pl gratuluje dwóch nominacji. Liczymy na nagrody. Rozdanie już 7 maja. To tak bez ostrzeżenia, no plakat po prostu jest za ciężki. Portal Making Star Wars Net zachwyca po raz kolejny. Portal opublikował w tym tygodniu parę rysunków związanych z epizodem 8. Po pierwsze, nowe zbroje szturmowców First Order. Czarne obramowanie po bokach. Nie wiem w sumie po co to, ale wygląda kozacko. Po drugie, nowa broń szturmowców First Order. W Przebudzeniu Mocy mieli coś w stylu kręci pałki policyjnej, a tu mają jakieś elektryczne szpony tygrysa na patyku. Tak parafrazując do tematu z poprzedniego odcinka o Daddy Issues Disneya. No, właśnie. I po trzecie i najważniejsze, mamy pierwsze spojrzenie na nową broń Captain Phasmy. Moim zdaniem jest... cudowna. Piękna, elegancka i stylowa dzida. Aż chciałoby się na nią nadziać jakiegoś Jedi. Tak... nie wiem. Następny news to czysty spoiler, więc radzę wam przewinąć do tego momentu. Już? Dobra. Otóż to będą takie dwa newsy w jednym. Taka promocja dla was specjalnie. Pamiętacie, jak mówiłem o planecie Kasynie? Otóż twórcy filmu ujawnili nam prawdopodobną nazwę tej planety. Prawdopodobną, bo dalej nie mogę w nią uwierzyć. Nazywać się ona będzie Canto Bait. Na początku myślałem, że to żart, ale z dnia na dzień zaczęła mi się coraz bardziej podobać. Wymówcie nazwę tej planety z 10 razy i chwyci. Mnie chwyciło. Ale sprawa nazwy planety Canto Bait to tylko pretekst do tego, by przedstawić nam, kogo prawdopodobnie może grać Benicio del Toro. Oraz przedstawić nam styl bohatera granego przez niego. Bo przecież to jest postać owiana tajemnicą, każdy może nim być. Wyobraźcie sobie, że na przykład jedna z głównych postaci Rebelsów jest właśnie postacią graną przez Benicio del Toro. Ale to są tylko takie maćkowe spiski, bo jak zwykle Maciek na niczym się nie zna, więc nie musicie tego brać pod uwagę. Bardziej powinno interesować was to, że w Canto Bait rozgrywać się będą otóż sceny więzienne. Albo coś przypominającego więzienie. I w nich zobaczymy właśnie szemranie ubranego Benicio del Toro. Następnie dostaliśmy opis jego statku. Z zewnątrz przypominać będzie ponoć takiego schludnego sokoła Millennium. Ale wewnątrz to ponoć będzie pięciogwiazdkowy hotel. Nie chodzi mi o to, że ten statek będzie hotelem. Bardziej chodzi mi o to, że po prostu będzie tak schludny i zadbany i czysty i idealny. Po prostu jak hotel, piękny. Jakieś pomysły, jaka postać z uniwersum Gwiezdnych Wojen jest takim pedantem? Na wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach na dole.
Przecieki z epizodu 9, hashtag bardzo kontrolowane. Jakby wam to przedstawić, tak by się nie pogubić w tym wszystkim. Ciąg wydarzeń! Carrie Fisher umiera. Disney nie wie, co robić dalej. Zapewniają, że sceny, w których grała Carrie Fisher, zostały nagrane, więc pojawi się na pewno w nienazwanym jeszcze wtedy epizodzie 8. Disney zapewnia, że scenariusz do 9 epizodu zostanie przepisany tak, by Leia pojawiła się w nim jak najmniej. Disney zapewnia, że nie zrobią Lei w CGI. I teraz aktualizacja. Brat Carrie Fisher, Todd, taki właściciel jej wizerunku, w ogóle to śmieszna nazwa, właściciel wizerunku zmarłego. Komiczne. Wracając, właściciel wizerunku Carrie Fisher, jej brat Todd, stwierdza, że Leia prawdopodobnie może pojawić się w epizodzie 9. Osobiście jestem ciekaw, ile to pieniążków musiał dostać od Disneya, żeby powiedzieć, że, cytuję, jej pojawienie się teraz będzie miało jeszcze potężniejszy efekt. Będzie jak Obi-Wan, gdy dosięgnęło go ostrze miecza świetlnego, stał się potężniejszy. Myślę, że tak właśnie jest z Carrie. Myślę, że jej dziedzictwo powinno być kontynuowane. Drogi panie Todzie, mam nadzieję, że jej dziedzictwo nie będzie kontynuowane tak, jak stałe zasilanie twojego konta bankowego przez Disneya. Jednak w tej tonie kurtuazji nie wypowiem się na ten temat, bo osobiście nie mam zdania. I nie wiem, co jest dobre, co jest moralne, co nie. Dlatego to pytanie zostawiam dla was, kochani. Napiszcie mi w komentarzach, co wy myślicie. Pykajcie w klawę! Ostatni na dziś temat to szybki, ale zapowiadający ostry i mocny hype news związany z nową grą, która wyjdzie już niedługo, czyli Star Wars Battlefront 2. Otóż twórcy gry oraz samo EA za zrobienie trailera do tej gry zrobiło sobie życiowy cel, jakieś przeznaczenie, które muszą spełnić. Wyobrażam sobie ich z dzieciństwa, grają w Battlefronta 2 na PlayStation 2 i któryś z tych twórców gry stwierdza: kiedyś będę pracować nad taką grą i sprawię, że będzie najzajebistszą grą na świecie. Albo przynajmniej trailer. A potem mama woła na obiad. Wracając. Opublikowano właśnie tweeta, gdzie Randy Evans mówi, że bez pytań, trailer do Battlefronta 2 to największe dzieło, jakie wyszło spod rąk tego studia. I moja odpowiedź jest krótka. Macie mój hype, ale jeśli gra nie dorówna hype'owi, którego wokół niej kreujecie, to nigdy wam tego nie zapomnimy. Zapamiętajcie. Koniec newsów. A więc czas na jedno proste pytanie. Pytanie z tamtego tygodnia brzmiało: kogo byście się pozbyli z uniwersum Gwiezdnych Wojen poza Jar Jarem? Kogo bym się pozbył poza Jar Jarem i tobą? Chciałbyś? To chyba Sała Gerrera, a przynajmniej jego wstęp w Ver 1, który był na siłę i całkiem nie rozumiem, po co on był w tym filmie. Bo ty nie rozumiesz tego przesłania, to wszystko jest wytłumaczone w książkach, serialach, komiksach. Jeśli nie rozumiesz tego, po co tam był, to musisz przeczytać książki. Ej, bo taka jest zasada filmu, że trzeba przeczytać książkę lub komiks, żeby zrozumieć film. Taką samą zasadą, chciałbym zauważyć, podążał również Zack Snyder w Batman v Superman. Żeby zrozumieć film, trzeba zobaczyć scenę usuniętą, która nie była w filmie, tylko na YouTubie. Albo przeczytać inne komiksy lub książki, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. W sumie to pozbyłbym się Borgaleta. Ej! Masz coś do Borgaleta? To jest niesamowita postać, przecież to jest... Przecież on tak rozwinie przemysł porno w Star Warsach, że to się w głowie nie mieści. Wyobraźcie sobie, ile postaci może się w nim zmieścić. Pozbyłbym się ojca Jar Jara, wtedy i sam Jar Jar by nie powstał. XD, XS, lol, ale beka. Dobry punkt myślenia, ale ostatnio zacząłem sobie wyobrażać, co by było, gdyby Jar Jar nie zrobił czegoś dobrego. I nie wymyśliłem nic. Dobra, niech zabiło mu ojca. Poza Jar Jarem z Gwiezdnych Wojen usunąłbym chyba tę tańczącą, śpiewającą żabę z Powrotu Jedi w Pałacu Jabby, bo uważam, że jest to... Uff, o Jezu, jakie to długie. Zaraz, przeczytam komentarze. Tymek Kowalski pisze: Plutek K, dobre, będzie czytał całe. Dobra, jest wyzwanie, przeczytam całe. Ale na nowym kanonie jest on delikatnie powiedzieć pizdeczką. Nie ma kubatych, ponieważ przeszkadzam tylko w zamie jedynemu słusznemu władcy galaktyki Jar Jar Binksowi. Pozdrow 500+, elo! A poza tym, Plutek, ty chyba szykujesz krucjatę na wszystkie postacie poboczne z Gwiezdnych Wojen. Mogę dołączyć? Ja pozbyłbym się Mitra w Nuroda. Są rzeczy, które naprawdę powinny pozostać w legendach. O kim ty mówisz? Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale to ten, który stał przy kanclerzu. Ten niebieski. George, wygnaj go. Shame. Shame, shame,
Shame! Chopera jest bardzo irytującą podróbką Artu. Ale zauważ, że Chopper działa samotnie, a Artu zawsze działał z C-3PO. Artu bez C-3PO też był taki nudnawy trochę. Rany, powiedziałem to, ale zauważcie w epizodzie trzecim, w Zemście Sithów. Był o wiele gorszy niż w Nowej Nadziei. Nie mogę się doczekać tych hejtów, moje kochane dzieciaczki. Pozbyłbym się mieczów inkwizytorów i zamienił je na standardowe. Amerykańscy naukowcy odkryli, że miecze świetlne inkwizytorów mają duszę i są kimś, a nie czymś. Pozdro, Kuba. Lando, by nigdy nie powstała ta chuja trylogia o nim. Legendy. A poza tym jest czarny, to chyba wszystko wyjaśnia. Ktoś tu chyba zasłużył na pierwszego postawionego ode mnie Shadow Pana. Gratuluję. Ja to bym usunęła ojca Anakina, mech. I to jest bardzo dobra teoria, bo chyba wychodzi na to, że ojcem Anakina są midichloriany, więc... Gratuluję, to jest najlepsza odpowiedź. A pytanie na dziś brzmi, gdybyście mieli jedną moc, i nieważne czy by to była moc Jedi czy Sith, jaka by to była moc i jak byście ją wykorzystali? To dwa pytania! To dopełnienie pytania, Deklu. Ale... Ale widziałeś Biklebowskiego? Co? To zamknij mordę. Czy śmiesznie, czy na poważnie, od was zależy jaka będzie odpowiedź. Ja wszystko przeczytam, ważne byście odpowiedzieli mi na jedno proste pytanie. No i to by było na tyle na dzisiaj. Ja jestem Maciej Szerszeń, to był program Gwiezdny Tygodnik. Żegnam się z wami bardzo serdecznie i niech moc będzie z wami. Do zobaczenia. Wy tu jeszcze? Już koniec. Wyłączcie film, idźcie na świeże powietrze, jest piękna pogoda. Czego się spodziewaliście? Kolabu ze znanym youtuberem? Nie mamy na to pieniędzy. Wyłączcie ten film, a przedtem zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie. Nie wiem, idźcie. A przy okazji posprzątajcie w pokojach, bo tego syfu tak naprawdę nikt nie lubi. Tak samo wy. Do domu, już. Great Scott! Przeniosłem się o tydzień za późno! Muszę się przenieść jeszcze raz! Losy całego świata spoczywają w moich rękach!